punktu widzenia ekologicznego chwasty ogrodowe czy polne nazywane są roślinami towarzyszącymi. Wyrastają w każdym ogrodzie, wpływając negatywnie na uzyskiwany plon oraz efekt dekoracyjny roślin ozdobnych czy trawnika. Chwasty konkurują z roślinami uprawnymi o składniki pokarmowe, wodę oraz światło, co może wpłynąć na zahamowanie ich wzrostu i rozwoju. Są także żywicielami wielu chorób i szkodników przenoszących się później na pielęgnowaną przez nas zieleń. W tym odcinku powiemy, jak walczyć z chwastami za pomocą takich środków jak Clinic Duo 360 SL i Starane Trawniki 260 EW. Uwzględniając zakres działania preparatów chwastobójczych, czyli herbicydów, można wyróżnić herbicydy nieselektywne, tak zwane totalne, które zwalczają wszystkie rośliny, takie jak Clinic Duo 360 SL, oraz herbicydy selektywne, które zwalczają określone grupy chwastów, np. Starane Trawniki 260 EW. Clinic jest nieselektywnym środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzenia roztworu wodnego. Produkt posiada substancję czynną glifosat, taką samą, jaka znajduje się w produkcie Roundup. Jest przeznaczony do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych. Jest dolistnym herbicydem układowym pobieranym przez zielone części roślin, liście, pędy i niezdrewniałą korę. Przemieszcza się on w całej roślinie, dociera do jej części podziemnych i powoduje zamieranie roślin. Pierwsze objawy działania środka są widoczne po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Ciecz roboczą przygotowujemy zgodnie z etykietą dołączoną do opakowania. Następnie odmierzoną ilość środka wlewamy do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą. Uzupełniamy go pozostałą ilością wody, mieszamy i sporządzoną cieczą użytkową wykonujemy oprysk. Starane Trawniki 260 EW jest środkiem chwastobójczym w formie płynu do sporządzania emulsji wodnej stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych na trawnikach, boiskach sportowych i polach golfowych. Preparat zwalcza następujące chwasty: babka lancetowata, babka zwyczajna, gwiazdnica pospolita, koniczyna biała, maruna bezwonna, mniszek pospolity, przytulia czepna, stokrotka pospolita, niezapominajka polna, szczaw tempolistny. Starane Trawniki 260 EW nie zwalcza jedynie liści chwastów. Preparat przemieszcza się do korzeni wrażliwych gatunków i niszczy zarówno część nadziemną, jak i system korzeniowy. Po zastosowaniu preparatu substancje aktywne szybko wnikają poprzez liście. Po okresie 1 godziny od zabiegu preparat jest w pełni pobrany i zaczyna przemieszczać się po całej roślinie. W zależności od warunków pogodowych zniszczenie chwastów następuje po około 1-2 tygodniach. Po zwalczeniu chwastów może okazać się, że należy wykonać podsiew trawy, aby uzupełnić puste miejsca, które wcześniej zajmowały chwasty. Dosiew trawy może nastąpić po 4 tygodniach od daty wykonania zabiegu. Preparat należy stosować w fazie aktywnego wzrostu chwastów. Wiosna, początek lata, początek jesieni. Przyjmuje się, że jest to okres od kwietnia do września, jednakże należy pamiętać o tym, że podczas miesięcy letnich warunki do zabiegów herbicydowych są zazwyczaj niesprzyjające. Aby osiągnąć pełną skuteczność, należy unikać koszenia trawy na 3 dni przed i 3 dni po zabiegu, tak by powierzchnia liści chwastów, przez które ma być wchłonięty preparat, była jak największa. 100 ml herbicydu Starane Trawniki 260 EW należy wlać do 5-10 litrów wody, co odpowiada 30-40 ml środka stosowanym na 100 m kwadratowych. Środki chwastobójcze należy stosować podczas dobrej, bezwietrznej pogody na wilgotną glebę. Pamiętajmy także o zachowaniu odpowiednich środków ostrożności. Przed zabraniem się do chemicznego zwalczania chwastów warto zastanowić się nad ewentualnymi skutkami naszych działań. Być może konieczne będzie okrycie sąsiednich roślin, np. folią lub agrowłókniną, tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy roślin uprawnych znajdujących się w pobliżu terenu, na którym wykonujemy oprysk, a także i niezdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.